Nie. Witam was serdecznie w nowym odcinku na kanale Lakarnum, w którym będziemy oglądać zupełnie nowy Sienkit, bo to sobie dwa dni temu wyszedł odcinek na ratunek 112. Podobno jest tam motyw youtubera i samobójstwa, czyli w zasadzie definicja całego mojego życia. Więc bez zbędnego przedłużania, łapka w górę i subskrypcja, zapraszam was. 16-letni Michał Kurpisz, uczeń drugiej klasy liceum, jakiś czas temu postanowił założyć swój własny kanał na internetowej platformie wideo. Nie! Nie! Podoba mi się strasznie, że nawet narrator nie może powiedzieć nazwy tego internetowego serwisu Vireo. Ja mogę, YouTube. YouTube na YouTube nagrywa! Weźcie sobie, obejrzyjcie filmy na YouTube. Nastolatek systematycznie zdobywał widzów i stawał się coraz bardziej popularny. Tego dnia urządził na swoim kanale spotkanie z widzami, komentując na żywo ich wpisy na czacie. O, ja tak też lubię regularnie robić, tylko to z reguły polega na tym, że wy mnie wyzywacie, a ja wam odpowiadam, że nie, bo wy jesteście grubi i głupi i nieśmieszni. Okej, dobra, zostało szybko wytłumaczone, że ten koleś generalnie zyskuje popularność w internecie, bo nagrywa filmiki. A to jest, ja jestem ciekaw, jakie filmiki? Umówmy się, jeżeli w polskim internecie chcecie osiągnąć jakikolwiek sukces, należy robić jedną z dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą jest granie w Minecraft, drugą rzeczą jest bycie po prostu interesującą osobą, którą ludzie lubią oglądać. Ja nie robię żadnej z tych rzeczy, dlatego mnie nikt nie ogląda. To trochę śmiech przez łzy, szczerze. Dobra, słuchajcie ziomeczki, ja już muszę kończyć, ale najpierw przeczytam wam list maila, którego dostałem wczoraj. Siemaneczku ziomeczki, ja już muszę uciekać, dzięki za donejciki, no to elo, eluwina czołem mordy. Cześć Michał, jestem twoim największym fanem. Śledzę twój kanał od początku. Jaką dałbyś radę chłopakowi, który wstydzi się podejść i odezwać do dziewczyny? Ogólnie mam problem z ludźmi, jak z kimś rozmawiam, to się jojojąkam i czerwienie. Jakbyście mi zadali to pytanie, to odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Słyszeliście o podrywie na kasztan? Macie kasztana, jesteście na dyskotece, rzucacie kasztana pod nogi jakiejś lasce, podchodzicie, schylacie się. O, przepraszam, czy to jest twój kasztan? No, i teraz są dwa możliwe sposoby, na które rozwinie się dana sytuacja. Pierwszy sposób, podryw się udaje i będziecie pierwszą osobą, która kiedykolwiek poderwała dziewczynę na kasztan. Lub ewentualnie drugi rozwinięcie tej historii, dziewczyna mówi, że nie, to nie jest jej kasztan, proszę się odsunąć, kim wam w ogóle jest. Ale proszę was, nie smućcie się, nadal macie nowego zajebistego kasztana! Ty jesteś zawsze super, pewny siebie, jak ty to robisz? A więc siusiak. YouTuberom to zawsze wiatr w oczy i wiadomo co, wiadomo gdzie. Dam ci radę. Wyjdź w końcu ze swojej piwnicy. Mniej neta, więcej dziewczyn, a gwarantuję ci, że będzie dobrze. Okej, to jest najgorsza rada, jaką kiedykolwiek w życiu usłyszałem. No generalnie byś zszedł z tego komputerka i wyszedł na miasto, no nie? Coś tam poderwał sobie, no nie? Powiedział koleś, który dosłownie zarabia teraz na życie, siedząc przed komputerkiem i gadając z widzami przez internet. Dobra rada, byku. A teraz, ziomeczki, naprawdę muszę kończyć, więc see, na razie i do zobaczyska. See, na razie, do zobaczyska. Bueno, adios, morales, arrivederci, kimchi, konnichiwa. Kanał w internecie to miała być tylko zabawa. Jednak gdy zobaczyłem, że ludziom się podoba to, co robię, zacząłem poświęcać się temu na maksa. Ale w zasadzie to co ty robisz, bo my jeszcze nie wiemy. Nie chwalcie tego chłopaka, może się okazać, że to może być case pato streamera, że on po prostu wymiotuje na tych filmikach i zarabia w ten sposób na życie. Co nadal jest lepsze niż oglądanie para dokumentów. Ludzie potrzebowali rozrywki, więc im ją dawałem. Kiedy Michał zakończył nadawanie, do pokoju wszedł jego ojciec Stefan. Tato, mówiłem ci, że masz nie przeszkadzać, jak robię streama. Kolacja jest gotowa. Tato, no weź, bo streamek, no. Co streamek? Nie ma takiego bicia, proszę się zwijać. Koniec imprezy, koniec. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Aha, nieładnie się zachowałeś. To znaczy? Chodzi o ten list. Chłopak pisze do ciebie, prosi cię o pomoc, a ty sobie żarty robisz. No właśnie, robię sobie jaja, ludzie to oglądają, ale nikogo nie obrażam. A no tak, przecież on podarł ten list. Jak ty okropny jesteś w ogóle. No ale nie oszukujmy się, ten koleś jest troszeczkę takim typowym, prawdziwym polskim youtuberem, który ma trochę gdzieś swoich fanów i widzów, tylko po prostu zarabia hajs na nich. Ja taki nie jestem, ja zatrzymuję wszystkie listy od was. Mam nawet taką szafeczkę tylko i wyłącznie na właśnie listy od widzów. Nawet te kamienie, które mi wysyłacie w paczce, to też je... Nie, no dobra, się nie będę oszukiwał, to do kosza idzie. Kamień. To gorzej niż śmieci. A oni wiedzą, że żartujesz?
Jak nie łapią, to ich problem. Ło, stary, jak ty o takie pierdoły się czepiasz, to dobrze, że nie widziałeś, jak się tam na butle odwanisza. Dobrze, chodź na kolację. Rodzice byli boomerami. Kurwa, nie. Nie. Kim byli? Znaczy, ludźmi starej daty. Oni nie wiedzieli, że teraz młodzież nie siedzi przed telewizorami, że życie toczy się w necie. Dwa tygodnie później Michał szykował się z rodzicami do wspólnego obiadu. Ten koleś jeszcze absolutnie nic złego nie zrobił w dzisiejszym odcinku, ale już chcę go uderzyć. Jego ojciec na laptopie kończył właśnie oglądać ostatni film zamieszczony na kanale syna. No Michał, przeglądałem twoje filmiki w internecie, wiesz, i w sumie są bardzo ciekawe, synku. Co ten Michał robi w tym internecie? Czemu nikt nawet nie chce powiedzieć, co on robi tam? No dzięki, tato. No tak, tylko te komentarze, to nie za dobre. Ale co masz na myśli? No dam ci tutaj przykład, posłuchaj, taki pierwszy z brzegu. Michał, jesteś największą ciotą, jaką znam. Takie gówno jak ty nie powinno chodzić po ziemi. Matka powinna cię już dawno wyskrobać. Jezus Maria, kto to napisał? A to ja rozpoznaję, to jest charakter pisma Koprolitego. To on mi zawsze takie komentarze stawia pod filmami. Dzień w dzień. Proszę się nie przejmować, Michale, nie przejmuj się. Poczekaj, drugi, dobrze? Przestań nagrywać te wysrywy śmieciu. Przynosisz wstyd rodzicom. Mam nadzieję, że zdechniesz na rak. Stefan! To nie ja. Chodź, proszę, zobacz. Tak jest w komentarzach. I tak do niego piszą właśnie. No ale to jest jakiś zwykły hejter. Kto by się przejmował? Zazdrości i tyle. Ja wiem. Michał ma takie niemiłe komentarze, bo na filmiku dawał bezdomnemu buty za 1000 zł. O kurde. Może dlatego takie niemiłe komentarze. Ale on ci życzy śmierci. Chce, żebyś umarł na raka. To nie jest normalne, synu. Za takie coś jest paragraf. Michał, ja uważam, że ty powinieneś usunąć ten kanał. Jest tylu wariatów i po co ci jakieś problemy? Ej, trochę jakbym widział moją mamę. Trochę jakbym widział moją mamę jeszcze parę lat temu. Dosłownie, Michał prawdopodobnie trzepie jakieś tam setki tysięcy wyświetleń. Stary znalazł jeden czy dwa niemiłe komentarze i teraz, no Michał, usuwamy ten kanał. Sorry, ziomeczku, sorry, koniec imprezy, koniec. Ja sam miałem identyczną sytuację parę lat temu. No nie trzepałem setek tysięcy wyświetleń, ale szło okej na początku istnienia tego kanału. I pamiętam, któregoś razu, jak spałem akurat w domu, moja mama z samego rana wbija mi do pokoju. No Paweł, ciocia mówiła, że ty tam na tych filmikach tam przeklniesz raz na jakiś czas. Nie podoba mi się to, usuń ten kanał, usuń ten kanał. Wy nawet nie wiecie, jak ja się dziwnie czułem. Koleś, który miał prawie 22 lata, słuchał od mamy, że ma usunąć kanał, bo przeklnął. Jak was interesuje, to od 4 lat nie rozmawiałem z rodzicami. Więc jak będziecie mieli taką sytuację, to usuńcie kanał, usuńcie. Jezu, wy naprawdę nic nie kumacie. Kto by się przejmował jakimś trolem? Takich hejterów trzeba zlewać, nie? Rzeczywiście, od paru dni jeden z moich widzów zaczął regularnie wyzywać mnie w sieci. Banowałem go, lecz on zmieniał nick i wrzucał dalej chamskie komentarze. Siusiaczek. Te, Michał, zgul ten koper na filmiku, gnojku. Ci hejterzy, jak ja ich nienawidzę, Jezus Maria. Wcześniej tym nie przyjmowałem, ponieważ wiedziałem, że hejt jest częścią życia w internecie. W pewnym momencie na telefon Michała przyszło powiadomienie SMS. Chłopak z zaskoczeniem przeczytał otrzymaną wiadomość. Wszystko w porządku, synku? Wiesz co, straciłem apetyt, idę do siebie. Ktoś w jakiś sposób zdobył mój numer telefonu i wysłał mi obraźliwego SMS-a. Wait, co on powiedział? Stracił apetyt? To jest fizycznie możliwe? Żeby nie być głodnym? What? Po treści zrozumiałem, że jest to ta sama osoba, która wyzywała mnie w sieci. I wtedy faktycznie się przejąłem, ponieważ bałem się, że jestem na celowniku jakiegoś nawiedzonego trolla. Przez kolejne dni Michał otrzymywał obraźliwe SMS-y i komentarze, a hejter stał się coraz bardziej napastliwy. Oj, tam od razu hejter, konstruktywna krytyka, mordo. Michał starał się ignorować jego zaczepki. Tego dnia wracając do domu, zastał w salonie rodziców. Ojciec Michała był blady, miał problemy z oddychaniem. Co się stało? Nie wiem. Wyciszyłem telefon. Ktoś przed chwilą zadzwonił do ojca, powiedział, że miałeś wypadek, że nie żyjesz. Ale kto zadzwonił? Nie mam pojęcia, powiedział tylko tyle, że jest twoim kolegą. Bo mu Filipa przecież wiesz, mamo. Gdy usłyszałem, co się stało, od razu domyśliłem się, że to ten hejter. Nie poprzestał na SMS-ach czy chamskich komentarzach. Teraz zaczął nękać moją rodzinę, a tego już było za wiele. Ale chwila, Michał, chcesz mi powiedzieć, że temu hejterowi nie wystarczyło, że dał łapkę w dół pod filmem? Byłem u Filipa, nie miałem żadnego wypadku, słyszysz? Już mam, ja nie mogę. Stefan, co ci się dzieje? Mogę tyle. Dzwoni na 112.
A jak już jesteśmy przy temacie, wiecie, hejterów, niemiłych widzów i tak dalej, ostatnio dostałem wiadomość od jakiegoś widza, który mi groził na Instagramie. Jeżeli chcesz do mnie napisać na Instagramie, to zapraszam Instagram Lacardum Official, fajny Instagram. Jeden z widzów dosłownie mi groził, że zabierze mi subskrypcję i da mi łapkę w dół pod filmem, jeżeli nie nagram mu pozdrowień na filmie. No chyba się domyślacie, jak skończyła się ta cała sytuacja, co? Pozdrawiam Michałka Włodzimierskiego z całego serduszka, to jest mój ulubiony widz, najlepszy widz na świecie. Pozdrawiam cię, Michałku. To mów coś do mnie. Ja nie mogę oddychać. Mi nic nie jest! Słyszysz? Za każdym razem, gdy oglądamy na ratunek 112, ja kompletnie zapominam o tym, że to jest na ratunek 112 i że oni w pewnym momencie dzwonią na ten numer. Ja za każdym razem mam takie, Telefon od zmartwionej zdrowiem męża Ireny odebrała operator Olga Adamczyk. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 21, w czym mogę pomóc? Nazywam się Irena Kurpisz, boję się, że mój mąż ma zawał. Skąd pani dzwoni? Z Wrześniowej 19 przez 3. Proszę powiedzieć, ile mąż ma lat? 45. Proszę powiedzieć, co się stało, co dzieje się z mężem? Jest mu duszno, kłuje go w klatce piersiowej. Przed chwilą ktoś do niego zadzwonił, powiedział, że nasz syn miał wypadek. No bo pani nie uwierzy, jak ja miałam dzisiaj tragiczny dzień. Wstałam lewą nogą po prostu, 8 rano, no nie? A ta zołza sąsiadka znowu mi zostawiła wyjazd. No jak ja mam do pracy jechać? No, do pracy prawie się spóźniłam przez tą zołzę. A mąż, dobra, już nie waży, już nie żyje. A ty kurwa, oszukuje mnie. Okej, dziękuję, do widzenia. Naura! Niech mąż usiądzie wygodnie, niech się oprze na przykład o oparcie fotela. Dobrze, ja wysyłam do państwa karetkę. Proszę pozostać przy poszkodowanym i monitorować jego stan zdrowia, dobrze? Wieczorem po powrocie ze szpitala Michał rozpoczął transmisję na swoim kanale. Dzisiaj mojego tatę zabrało pogotowie. I to przez jednego z was. O Jezus, mam, czy to jest tak niesamowicie sztuczne i tak bardzo nieprawdziwe. Czy twórcy na Ratunek 112 nigdy nie widzieli, jak wyglądają prawdziwe transmisje na żywo na YouTube? To nie wygląda tak, że siadamy i po prostu gadamy do kamery. Nie! To wygląda w inny sposób. To wygląda więcej tak, że no widać serdecznie, dopiliście swego... dziękuję za 5 zł, gocha, gocha, 5 zł, dziękuję bardzo. Mój tata miał dzisiaj wypadek... Tak, dziękuję, gocha, gocha, 3 zł, dziękuję bardzo. Mój tata miał wypadek, nie życzę sobie, że... Możecie przestać pisać na czacie JD? To nie jest śmieszne, przestańcie pisać JD! Dziękuję, donate 200 zł, mordeczko. Brafist, brafist! Dopiłeś z tego, hejterze. Przez ciebie zamykam kanał. Ale pamiętaj, w sieci nikt nie jest anonimowy. Znajdę cię! A dla reszty... Przez ciebie zamykam kanał na YouTubie, hejterze. Bezdomni w Warszawie już nie będą dostawali ode mnie butów po 1000 zł. I to wszystko dzięki tobie, hejterze. W internecie nikt nie jest anonimowy. Znajdę cię, hejterze! A dla reszty... Naura! 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 To były najpiękniejsze chwile w moim życiu. Nie mam siły więcej mówić. Na razie. Chwile, w których siedziałeś zamknięty w swoim pokoju przed komputerkiem i nagrywałeś filmiki na YouTube, to były najpiękniejsze chwile twojego życia? Plus jeden, byczku! Dzięki pomocy widzów kanału, Michałowi udało się w końcu ustalić tożsamość i adres hejtera. Kilka dni później nastolatek zjawił się w domu Patryka Mielczarka. Chłopak był wyraźnie zaskoczony wizytą Michała. Poznajesz mnie? Ja... tak. To się świetnie składa. Oglądasz mój kanał, co? Czasami coś skomentujesz? No elo mordo, co tam? Poznajesz mnie? Zgadza się! To ja, Michał XXXPL95, łapka w górę i subskrypcja! Słuchaj drogo, dlaczego wy nie daliście jeszcze łapki w górę i subskrypcji pod tym filmem? Będę się bił, dopóki nie dacie łapki w górę i subskrypcji! Czasami napiszesz SMS-a, czasami zadzwonisz do mojego taty, co? Ja nie wiem, o co chodzi. Chłopie, myślałeś, że cię nie znajdę? Przez ciebie mój ojciec leży w szpitalu i miał stan przedzawałowy. Nie, to nie tak, ja... Wiesz co, nie będziesz mi się tłumaczył? Dzwonię policję. Nie, to nie było tak, jak myślisz. To nie moja... Zdenerwowany Michał wybrał numer alarmowy 112. Miał nadzieję, że hejterem zajmie się policja. Co ja mam poradzić na to? Halo, policja, tak, obrażają mnie w internecie. Proszę na Facebooka natychmiast przyjechać, ja tutaj poczekam. Tego dnia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego swój dyżur pełniła operator Ewelina Góralska, która odebrała zgłoszenie Michała. A, bo to jest na Ratunek 112, znowu zapomniałem po raz 30. Dobrze, że nie zapomniałem, że jestem ohydnym menelem. Ja jestem ze sanepidu, nie? I podobno ty roznosisz wszy tu wszędzie. Kto? Ty. A! Chodź na tu, wszy roznosisz. I pijesz jabolę. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 27. W czym mogę pomóc? Nie dzwoń, proszę.
Chciałbym rozmawiać z policją. Jak się nazywasz i skąd dzwonisz? Nazywam się Michał, dzwonię z Chmielnej 17. Dziękuję, wpisuję dane do systemu. A teraz powiedz proszę, co się stało. Chciałbym zgłosić nękanie. Jestem w domu mojego hejtera, nazywa się Patryk Mielczarek. To były tylko żarty. Zamknij się. Halo? Co tam się dzieje? Nic. Kiedy przyjedzie policja? Czy ktoś potrzebuje pomocy medycznej lub komuś zagraża niebezpieczeństwo? Nie, nikt nie potrzebuje pomocy. Mówiłem, że dzwonię w sprawie hejtera. Chcę zgłosić nękanie. Czy ta osoba ci zagraża? Nie, to jakiś leszcz. Kozak w necie, pizda w świecie. O, to jak ja! Nie wiem, dlaczego się zgłosiłem. Bardzo cię proszę, żebyś uważał na słownictwo. Pamiętaj, że rozmowa jest nagrywana. Wow, 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 uważaj na słownictwo. Może i dzwonisz, bo ci się kolega tam leży, wykrwawia, umiera. Ale mnie to nie obchodzi. Ty uważaj, jak ty do mnie zwracasz, ty gnoja dorosła jestem, rozumiesz ty? Ja tylko mówię, jak jest. Od paru tygodni ten troll mnie hejtuje. Przez niego mój ojciec dostał prawie zawału. Rozumiem, ale jeśli sprawa nie wymaga interwencji służb, to nie mogę ci pomóc. Wait, what the fuck? Jak złapię kogoś na gorącym uczynku, nie wiem, złodzieja w moim mieszkaniu, zadzwonię na 112, to mi pani wtedy powie, że no generalnie, no, sorry ziomo, ale nie mogę ci pomóc, elo. To co mam zrobić? Jeśli zostałeś znieważony lub pomówiony, możesz zgłosić sprawę na policję lub złożyć zawiadomienie do prokuratury. No i brawo, ta pani już mnie tak zdenerwowała, że już jej nie lubię. Nie lubię pani, nie lubię! Co z tego, że ratuje pani życia setkom Polaków codziennie, którzy dzwonią na pomoc na 112? Nie obchodzi mnie to. Nie lubię pani. Często na numer 112 dzwonią ludzie, którzy nie do końca rozumieją, do czego służy linia alarmowa. Pff, ale jaka małpa wrena, że oni nie wiedzą, do czego służy linia alarmowa. 112. Tak, tak, dzień dobry. Ja bym poprosił podwójne peperoni plus średnią capricciosa bym poprosił też. Sosy czosnkowe to tak ze 3 sztuki. Wysyłamy służby tylko w nagłych i pilnych przypadkach, gdzie zachodzi podejrzenie utraty zdrowia lub życia. Jedyne, co mogłam poradzić dzwoniącemu, to zgłoszenie sprawy nękania na policję. Co on zrobi, żebyś się rozłączył? No błagam cię, rozłącz się! Słuchaj, Leszczo, za późno na przeprosiny. Zaraz przyjedzie policja i cię dojedzie dzbanie. Halo? Michał, słyszałeś, co powiedziałam? Zgłoszenie nie predysponuje mnie do wysłania policji. Tak, tak, zaczekam na policję, dziękuję. Masz pozamiatane, koleś. Operatorka powiedziała, że sprawą zajmie się prokurator, rozumiesz? Próbujesz nastraszyć tego chłopaka? To nie jest rozsądne zachowanie. Bardzo cię proszę, przestań mu dokuczać, zakończ połączenie i wyjdź z domu. Przestań mu dokuczać, przestań. Nie lub ta, bo mi będzie psiklo. Psiklo mu będzie. Szczegół, że prawie zabił twojego ojca 5 minut wcześniej. Przestań, bo mu psiklo będzie. Psiklo. Wyprowadzą cię w kajdankach. Dostaniesz sankę, później trafisz do pierdla, dzbanie, rozumiesz? Będą cię dymać jak małą... Co ci jest? Ja żartowałem z tą policją. Halo, Michał, słyszałeś, co powiedziałam? Ten koleś jest naprawdę żałosny. Próbuje mnie wziąć na litość, udaje, że się dusi. Jesteś pewien, że udaje? Na bank. Upewnij się. Ej, typie, żartowałem z tą policją. Uspokoił się, duszności przeszły? Te, gościu, just a prank, bro. Nie, nie przeszły. Możesz być. Przecież przeprosiłem. No, ty hejter, trochę taki geniusz jesteś, no nie? Może i doprowadziłem twojego ojca do zawału, że prawie umarł. Ale przecież przeprosiłem, no nie? Niestety nastolatek rozłączył się bez słowa wyjaśnienia. Zaniepokoił mnie jednak ostatni fragment rozmowy, z którego wynikało, że drugi z chłopaków może mieć problemy z oddychaniem. I oddzwoniłam na numer Michała. Mam pomagać kolesiowi, który wyzywał mnie w internecie, zadzwonił do mojego ojca i powiedział, że zginąłem w wypadku? Ale ty nie musisz się zniżać do jego poziomu, prawda? Michał, możesz być ponad tym. Bardzo cię proszę, wróć i upewnij się, że nic mu się nie stało. Nie słuchaj tej pani, Michał. Nie słuchaj jej. Możesz się zniżyć do jego poziomu. Patryk, otwórz mi drzwi. Nic ci nie zrobię. Powiedz, że wszystko jest okej. Nie otwiera, chyba się boi. Czy to jest dom jednorodzinny? Tak. Przejdź się po posesji, spróbuj zajrzeć przez okno. Sprawdź, co dzieje się w środku. Dobrze. Widzę go. Patryk, chyba nic mu nie jest. Znalazł jakieś pudełko, coś szuka. Oh, fuck. Michał? Co zobaczyłeś? On wyciągnął sznur. Chyba wiąże pętlę. A, straszne, straszne. Spróbuj przekonać go, żeby otworzył ci drzwi. Patryk, chodź tu, nic ci nie zrobię, chodź pogadamy na chwilę, chodź tu. Patryk, chodź do mnie tutaj.
Patryś, chodź, mam coś dla ciebie, chodź. Czy wszystko okej? Okay? Otwórz mi drzwi, nie będę wzywał policji. Zapomnijmy o sprawie, ale chodź tu. Policja nie przyjedzie, Patryk. Żartowałem. Jak mnie zobaczył, zamknął rolety. On chyba chce się powiesić. Rozejrzyj się. Może gdzieś jest jakieś inne wejście. Zobaczę z tyłu. Stało się to, czego się obawiałam. Spotkanie z Michałem wstrząsnęło i przeraziło chłopaka do tego stopnia, że zdecydował się targnąć na swoje życie. Ja wiem, że wy teraz będziecie mnie wyzywać w komentarzach, że Jezu, Paweł, chłopak popełnia samobójstwo, to jest straszne, hurdur. Przepraszam bardzo, koleś prawie zabił mu ojca, troszkę mu się to należy, no nie? Tak tyci. Konflikt rozpoczęty w internecie mógł zakończyć się olbrzymią tragedią w realu. Tu operator numer 27 potrzebuje pilnie interwencji na ulicy Chmielnej 17. Podejrzewam, że osoba, która mieszka pod tym adresem, spróbuje targnąć na swoje życie. O, a teraz to pani wzywa policję i pogotowie, tak? Wcześniej to pani nie chciała. Oczywiście, widzę podwójne standardy. Mam w pobliżu radiowóz. Wysyłam na miejsce patrol. Na miejscu jest świadek. Zostanę z nim na linii i będę was informowała na bieżąco. Dzięki, przyjąłem. Patryk. Michałowi udało się wejść do domu tylnym wejściem i od razu rozpoczął poszukiwania Patryka. Kiedy wszedł do salonu, zauważył przerażający widok. O! Mam takie same skarpety! Ej, no serio, mam takie same skarpety z hamburgerami. Wiem, bo był w Auchan na promocji za 3 złote para. Chwila, ja mam takie same skarpety i taki sam dom mam. Czy to jestem ja w przyszłości? Widzicie, kochani, jak całe życie będzie o czymś marzyć i całe się pracować, żeby to osiągnąć, to w końcu wam się uda! Ja na przykład nareszcie wiszę! Jezu, się powiesił! Patryk! Coś ty zrobił! Halo? Co ja mam zrobić? Musisz odciąć sznur. Ale jak? Rozejrzyj się. Poszukaj jakiegoś ostrego przedmiotu. Noża albo nożyczek. A Patryś już jako aniołek tak sobie odlatuje do nieba, odwraca się jeden ostatni raz, spojrzy na ten padł pełen łez i mówi tak. Naura! Mam nóż. Przetrzymaj poszkodowanego i ostrożnie przetnij sznur. Włącz telefon w tryb głośnomówiący. Patryk! Szybko złap nóż, przytrzymaj Patryka, przetnij linę. Przy okazji włącz telefon w tryb głośnomówiący i włącz też kamerkę na telefonie, bo tutaj się wszyscy chcemy pośmiać. Trzymaj się. Żyjesz? Mordeczko, obudź się! Obudź się. Pocałuj go. On na księcia czeka. Tu operator numer 27. Mam zgłoszenie z ulicy Chmielnej 17. Próba samobójcza. Młody człowiek próbował się powiesić. Jest nieprzytomny, ale oddycha. Przyjąłem. Wysyłam na miejsce karetkę. Będę monitorowała jego stan w kontakcie. Ocknął się! Gdzie ja? Co się... Nie pozwól mu wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Mógł doznać urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym. Ej, słyszałeś panią operatorkę? Postaraj się zabezpieczyć głowę. Najlepiej, nie wiem, wsadź do worka foliowego i okręć. O co wam chodzi? Przecież tak się zabezpiecza. Na przykład, nie wiem, wazony podczas przeprowadzki. Płacze, ale już się nie rzuca. Patryk, czy leczysz się na jakieś przewlekłe choroby? Przyjmujesz jakieś leki? Depresano. Masz zdiagnozowaną depresję? Nie. Ale boję się ludzi, nie umiem z nimi rozmawiać i nienawidzę się za to. Nienawidzę, że jestem takim przegrywem. Patryk, leci się na coś, masz jakieś choroby przewlekłe? Nie, ale Mandzie oglądam. Przez to, że go oglądam, jestem uznany za osobę niepełnosprawną. Fobia społeczna często mylona jest z nieśmiałością, lecz jest poważnym zaburzeniem lękowym, które należy leczyć za pomocą psychoterapii lub farmakologii. Nie tylko ty masz taki problem. Ja też kiedyś byłem nieśmiały. Wiem. Myślałem, że mi pomożesz. Wysłałem do ciebie maila, a ty go przeczytałeś na streamie i mnie wyśmiałeś. I podarł jeszcze na dodatek tego maila. Podarł go. Boże, to byłeś ty? Przepraszam cię za to. Zrobiło mi się wstyd. Bo zamiast pomóc temu chłopakowi, wyśmiałem jego problemy przed wszystkimi. Guys, this is so sad. Can we get 5 likes? 5 likes, please. It's so sad. Wtedy zrozumiałem, że dla mnie liczyły się tylko suby i lajki. Nie no, jeszcze wyświetlenia, mordo. Nie zapominaj, wyświetlenia jeszcze. Przyjechali ratownicy, idę im otworzyć. Tu więc kończy się moja pomoc. Patryk jest w dobrych rękach. Rozłączam się. Dzień dobry, pogotowie ratunkowe. Dzień dobry. Co się stało? Nic takiego. Ale usłyszysz mnie? Tak. Otwórz oczy, spójrz na mnie, otwórz oczy. Widzisz mnie? Tak. Powiedz, co się stało?
nic takiego. Ratownik pyta się Patryka: nie no Patryk, mordo, co tutaj się stało, co ci się wydarzyło? Jednocześnie Patryk leży na ziemi i ma pętlę dosłownie na szyi. Pętlę ma na szyi dosłownie. No ja naprawdę nie wiem, co tam się mogło wydarzyć. Nie wiem, postrzelił go ktoś czy coś? Nie wiem. Czujesz ból? Tak, ała. Czujesz ból? Ała, tak. Dobrze, bardzo dobrze. Posłuchaj, zabieramy cię do szpitala, w karetce wykonamy dalsze badania, zmierzymy saturację, ciśnienie i pojedziemy do szpitala, dobrze? Czy możesz wstać? Ej, bo ja nie za często oglądam ten ratunek 112. Wy mówicie, że oni tak w każdym odcinku tracą 5 minut na te badania, jak już dostaję przez 5 minut pokazują, jak mu sprawdzają teraz szyję, teraz paluszek, teraz rączkę. Wow, wow. To ja już więcej wkładam serca w nagrywanie tych moich odcinków niż oni tutaj. To jest straszne. A to w telewizji leci! Tak, tak. Pomożemy ci wstać. Okej. Okay. Nie każdy ma tyle szczęścia, co ten chłopak. Gdyby nie został w porę odnaleziony i odcięty, mógłby zostać kaleką do końca życia, albo nie przeżyć do naszego przyjazdu. Spokojnie, leż sobie, zmierzę ci ciśnienie, saturację i pojedziemy do szpitala, dobrze? Dobra, kołnierz podpięty. Saturacja. Ja weź, ja to po prostu kurwa przewinę, bo to jest dosłownie kurwa, go wsadzę teraz do karetki, ja wolę. Minął miesiąc od czasu tragicznych wydarzeń. Zarówno ojciec Michała, jak i Patryk Mielczarek wrócili do zdrowia. Przeciwko Patrykowi toczyło się postępowanie o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu Stefana Kurpisza. Tego dnia internetowy hejter odwiedził Michała i jego rodziców. Jakbyście zastanawiali, co tam Patryk robi, dlaczego odwiedza Michała i jego rodziców, to jest takie coś, że mu sąd powiedział, że w ramach prac społecznych za swoje złe zachowanie musi odpracować 1000 godzin montażu filmów dla Michała. A wy myślicie, że skąd ja mam moich montażystów, którzy montują za darmo? Chciałem cię przeprosić, Michał, i pana przede wszystkim. Żałuję tego, co zrobiłem, to było strasznie głupie. Już dobrze, tylko ważne, żebyś zrozumiał swój błąd, nie? No, ziomo, generalnie, pamiętasz, jak prawie cię zabiłem? No to sorry, no, tak wyszło, no nie? No wiesz, nie ma sprawy, no nie? Teraz mam już tą świadomość, że po drugiej stronie komputera siedzą tacy sami żywi ludzie jak ja, mający swoje uczucia, których można zranić słowami. Wy nie jesteście wszyscy w kształcie skarbonek, z których wypadają pieniądze dla mnie? Niestety polskie prawo wciąż nie uregulowało sprawy przemocy w internecie, jednak część obraźliwych komentarzy i wpisów może stanowić naruszenie dóbr osobistych, znieważenie, zniesławienie lub nawoływanie do nienawiści. Zachowania takie mogą być ścigane po zgłoszeniu sprawy na policję lub do prokuratury. Słyszeliście pana narratora, tak? Nie obrażajcie mnie, ja jestem człowiekiem po drugiej stronie tej kamery. Wy jesteście skarbonkami, ja jestem człowiekiem, nie wyzywajcie w komentarzach. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka Na Ratunek 112. Jakoś mi nie podchodzi w ogóle to Na Ratunek 112. Za dużo czasu się traci na te reanimacje tych ludzi, badanie ich, wsadzanie ich do karetki. Po co tyle czasu na to tracić? Już naprawdę wolę Bogaty Dom, Biedny Dom albo Gry Małżeńskie, szczerze. Ale dobrze, prosiliście, to macie. Jak zawsze proszę was o lajki, subskrypcje, a także wejdźcie na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem! Dab dab.